Witam, Rzymuszki z strony Travel, w kolejnym odcinku z Harsowanym Szryb na Motkiewicz. Jako Niemcy, w ostatnim odcinku udało nam się pokonać Francję i Wielką Brytanię i w tym odcinku kończymy już, jeżeli chodzi o to drzewko partii, chyba tak najlepiej to uznać, oraz dlaczego my dostajemy tak dużo rzeczy, to z tego względu, że pozmieniałem, jak wyglądają nasze dywizje i po prostu... Po prostu nasi sojusznicy chcą, żebyśmy mieli wszystkiego od razu. Ale to trochę patwa. Okej. Okay. W takim razie czekamy. Jest oczywiście straszne pikselozo. Straszne, jeżeli chodzi o... ten, jak to się nazywa, klatki. No, ale to wiadomo, że jeżeli mamy pół świata, no to pół świata będzie nam oczywiście tutaj wysyłało rzeczy. Korsyka? My mamy Korsykę? Mamy. Okej. Francja czy... No Włochom oddamy. Realnie im się to należy. Właśnie to już... To jest jako kontroler? Tak, kontroler to jest. Bo oni pokonali tych... Sardynię. Dlatego tak im wyszło. Jedyne co... To my musimy oczywiście sobie tutaj wszystko ustawić. Jak zwykle. Tutaj w ogóle ani razu nic się nie pojawiło takiego ważnego. No i oczywiście czekamy na to. Co to będzie? Zobaczymy. Realistycznie i tak czekamy na coś innego. Bo czekamy zobaczyć, co możemy zrobić w Francji i Wielkiej Brytanii. A w międzyczasie oczywiście tutaj się nam wszystko robi. Jeżeli chodzi o to, co mnie teraz realnie... Interesuje to mnie, interesuje to Army Experience i chcę zobaczyć, jak po prostu jak szybko możemy go odbudować, bo potrzebuję go. Niestety jest potrzebny. No i teraz w sumie ulepszając sobie. Okej, złapaliśmy Kanadyjczyka. Ulepszając sobie ten rakiet, odblokujemy sobie nowe możliwości z samolotami, co będzie kolejną produkcją. Ale zobaczymy, jak wszystko pójdzie. Oj, chciałem pokazać śmieszną rzecz, ponieważ. To jest bardziej taki błąd gry. Tak, z tym. Ponieważ nasze wszystkie prawa, jeżeli chodzi o pobór, są za zero. Dlatego, że tutaj mamy minus 50 z idei i minus 50 z gościa. I dosłownie możemy wymieniać. Realistycznie ja sobie i tak zmienię. Mamy wystarczająco dużo manpowera, więc nie jest nam potrzebne. Jeżeli chodzi o na przykład to, to też można sobie trochę to... tak wykorzystać, bo chodzi o to, że tutaj możemy sobie zwiększać te fabryki i jeżeli oczywiście mamy wystarczająco, to by się zwiększało, ale widzę, że tutaj już mamy jakieś do ulepszenia, wow, dopiero co to robiłem. Dobra. I też sobie od razu zwiększmy tutaj, to jest nam niepotrzebne. Czytałem sobie tak przed chwilą, ponieważ zrobili open beta do nowej nowego patcha i jest coś takiego, że w tym nowym patchu mają być trochę zmienione, jeżeli chodzi o mechanikę z Mio, żeby tam nazwy się pozmieniały, bo teraz się nie zmieniają nazwy, więc chcą to nieco pozmieniać. Okej, okay, i teraz mamy oczywiście mega super fajne dosłownie bonusy. Możemy jeszcze do Ausy, wow. Semi Reichland. To jest nawet śmieszne. No i tak naprawdę to prawie nam nie jest potrzebne. Zobaczymy za chwilę, ale... O, i w ogóle tutaj też możemy to zrobić... tak nie jest jakoś... Nie powiem. Okej, w takim razie zróbmy to. Zobaczymy, co to jest Troop Surge in France, in England. Nie wiem, co to dokładnie znaczy. Oni chyba nie mają jakichś takich minusowych... Military Occupation ma, dobra. Dobra, tutaj jakieś statki nam zatopili, ale tak jak wcześniej możemy wysłać po prostu myśliwce i zbombardować jeszcze torpedowcami, więc więc aż tak dużo to aż tak nie mogą porobić nam. Dobra. Ale sobie tutaj badamy do statków, realnie już wszystkie sobie ulepszenia zrobiliśmy. W sumie nie musieliśmy aż tak wszystkich brać, bo tam te presety były. Akurat podobają mi się presety.
ponieważ dzięki temu możemy trochę sobie porobić. Oraz udało mi się zrobić jedną taką dywizję, która ma już 10 medali. Dosłownie ona była na każdej wojnie. I to nawet super wygląda z tymi 10 medalami. Wiem, że zawsze mógłbym dodać sobie te 10 medali do tych organizacji, mieć taką po prostu dywizję, która strasznie organizację ma dobrą i zmieniać sobie jej templetki. Ale teraz im robimy coś innego. Aha, flota popłynęła, ale bez nas. Ok, więc możemy robić coś takiego. I to polega na tym, że my po prostu będziemy wysłać dywizję. Ok. Więc tak, tutaj mamy jakieś rzeczy. Realistycznie ja przejdę przez wszystkie te, możliwości. Tak jak zwykle te rekrutacja agentów. Major Unresting Occupied Syndicalist Territory. Wow. To boli. To w nas atakuje. Dobra. Zrobiło się coś, co tak naprawdę mało znaczenie było dla nas, ale... Wow. Przez to, że prawie na tej wojnie nie byliśmy, to mieliśmy tych punktów. Dobrze, że zwiększyli to, bo wcześniej 5 kroków to czasami nie starczało. Ok, więc oddajemy to Włochom. Tylko czy to będzie jakiś event? Chyba nie powinien być event. Nawet jeśli będzie jakiś event, to go nie zobaczymy, bo mówiłem, tutaj widziałem, że jest kapitulacja. Teraz sobie moglibyśmy sobie włączyć, bo nie powinno być zbyt dużo tych eventów. Ok, rocznica koronacji, czy nie wiem, jakaś tam rocznica jest. Ok, jak to wygląda z tym? Wreszcie dopływamy. Zgaduję, że tutaj będzie dużo dywizji. Okej. Okay. Ile jest? Jest jedna dywizja, ma dużą obronę. A my... My mamy jako taką tą... realistycznie sobie... Jesteśmy na rondzie, to już mało co mogą nam zrobić. Dobra, się zajmijcie tym. Niech ta armia się tutaj wszystkim zajmie. I wszystkie dywizje, które się nie ruszają, mają jechać tutaj. Potrzebujemy. Realnie mogliśmy sobie jakąś armię stąd wziąć i wysłać ją po prostu już tutaj. Ale wyślemy. Potrzebujemy po prostu kogoś, kto będzie stał, ponieważ tutaj trochę jednak dywizji potrzeba. Dobra. Część dywizji już tutaj jedzie. Lepiej chcę sobie tutaj przejąć nieco tego. I realistycznie to zacznę budować. Ogólnie rzecz biorąc, buduję cokolwiek się da, więc... To jeszcze kolej nam się łączy. Nie możemy jej powiększyć. No, trochę boli. Ale chyba tam jest duży port, nie powiem. No jeżeli mamy dwa dobudować, to duży port był. Okej. Okay. Kolejne podniosiki do statków. Tutaj możemy też sobie zrobić ten floating. To też można by zacząć budować. Okej. Okay. W takim razie stawiamy froncik i ciągniemy. Realistycznie nic już nie mogą zrobić. W sumie są eventy z tym, że król może uciekać. Jest tutaj król? Znowu? To jest znowu król. Nie wiem. Król zapewne znowu uciekł do Kanady, więc... Tyle z tego. Wy gdzie jedziecie? Wow. Ale zostawcie jego. Szczerze dywizję. Tutaj możemy strasznie dużo okrążyć rzeczy, widzę. Dobra. Nie, te czołgi, amfibie to one akurat mega dobre są. A jeszcze tutaj, lotnisko, jakbyśmy przyjęli, to byłoby bardzo dobrze. No i trochę okrążyliśmy tych dywizji. Ile? to nie my wszystko, ale tutaj trochę
Już zniszczyliśmy. Okej. Możemy tutaj sobie ukraść tutaj naukowców, co wszyscy uwielbiamy. A w międzyczasie czekamy. Czy Amerykę będziemy atakować? Realnie Ameryka nie ma jakiegoś problemu dla nas, byśmy ich zaatakowali, ale pytanie jest takie, czy na pewno... Tak, tego musimy dużo naprodukować z tego względu, że to jest względu normalnej piechoty, więc... więc to jest ten problem. Okej, okay. Nasze dywizje już płyną, widzę to. Tutaj mamy takie trochę wąskie gardło, ale... realistycznie oni nie mają dobrych dywizji. Ile ich dywizja ma ta? 83, a nasza ma 92. Więc trochę nie widzę problemu z tym. Okej, pytanie jest, czy mamy wysłać więcej dywizji tutaj? Czy to jest jednorazowe? Nie, raczej nie jest to jednorazowe. Dobra, poczekamy sobie. Na razie po prostu kradniemy tutaj naukowców. Okej. Coś tutaj... O, silnik. Musimy wreszcie wybadać go. Będziemy mogli zrobić najlepsze samoloty na świecie. To jest najlepsze, że możemy silnik odrzutowy chyba do normalnego modelu dodać. Właśnie to jest jeden z takich śmiesznych rzeczy. Okej, mamy już tutaj tych. W takim razie wysyłamy ich tutaj do końca. A was... was moglibyśmy stąd wziąć i się zdesantować po drugiej stronie. Tutaj wszystko mamy. Realistycznie w sumie mało mają tutaj portów, ale nasi sojusznicy dosłownie stoją w porcie. Więc statki. Bum bum. Nie będziemy mieć tam dostępu. Próbujemy, ale nie widzę, żeby nam się udało to. Ale na razie ci przyjechali, więc oni sobie powinni poradzić. Bardzo chętnie, zmechanizowany. To jest Empire? Tak, Empire. Tak, Republika Chińska jest taka trochę dziwna, ale taką postanowiliśmy ją zrobić. Okej, okay. All Military Occupation Governments. Tak, to powoduje, że compliance nam spada, ale realistycznie to w sumie... z jednej strony to jest w sumie ich core, a nie, nie wszystko jest ich core'em. Czekaj, tylko Paryż się z core'em? A, zapewne stolica jest tylko core'em, no w sumie powinna być. A reszta to są jako te poboczne. Walia chyba nie ma. Walia to są wszystko gory. W sumie się bardziej opłaca to dodać jego całość. I co to mają? The Scottish National Army. Macie własne drzewko? Wow, macie własne drzewko. Raczej to jest takie drzewko, jakby ktoś miał was wyzwolić w trakcie wojny. Ale okej, mamy nowy slot, zawsze chętnie. Będę musiał zobaczyć, o co chodzi z tym, bo nie pamiętam. Nigdy nie widziałem kodu, żeby usuwać slot badawczy, więc to mnie trochę zdziwiło. Okej, mamy tutaj, widzę, że maksimum tego, więc może łodzie podwodne więcej produkujmy. Zawsze fajnie zobaczyć więcej łodzi podwodnych, bo i tak ich mamy mało. No nie, tutaj coś inaczej działa. No mamy tylko 25 łodzi podwodnych, większość z nich szybko pada, bo po prostu trochę słabo je porobiliśmy. Okej. W takim razie pojedźcie tutaj do końca, bo musimy zdobyć. Oni tutaj będą. My zapewne już jesteśmy na miejscu. Nie, płyniemy trochę. Co tu jest? Okej.
Zgadzam się na to, ale nie wiem, co to dosłownie jest. Koncesjon. Okej. Czekajcie, Ctrl Shift. Okej. I tak mamy dużo political power. Nie wiem, co tam to było, ale dziwne. Coś nowego po prostu się pojawiło. Okej, bierzemy to i... No i czekamy. Raczej się nam nie uda, bo... Nie mamy część tego morza tutaj, ale... Czekajcie, bo część statków tutaj pływa. Chyba się nam uda wysłać, bo widzę tutaj statki. To znaczy, że ktoś pływa. Mało prawdopodobne, żeby coś tam mogły zrobić same z siebie, ale jeżeli spływają, no to jest ok. Ok, możemy zrobić kolejne. Czy możemy dostać prawa, do tego mamy w ogóle mega dużo. Tutaj ogólnie ostatnio czytałem tutaj takie, że o, dlaczego nam się blokuje? A nie, to tym się blokuje, bo tutaj właśnie dostają te minusy. Więc to nie my. Dobra, płynie dzięki temu, że inne statki są. Ale my w międzyczasie... U, już mamy dziesiątkę. Nice. To znaczy, że wszystko wybadaliśmy. Wiecie, jakie macie bonusy? No, trochę dużo tych bonusów, nie powiem. Dobra, więc w międzyczasie możemy sobie jakieś już to porobić, jeżeli tamtego nie musimy. Tutaj też. Teraz submarines będziemy budowywać. Chyba nie ma czegoś takiego, żebyśmy zwiększyli dla statków. No chyba po prostu same się zwiększają, czy coś takiego. No to tym możemy zwiększyć. Au. Czasami się dziwię, bo wiecie, bo to jest coś takiego, że wydaje mi się, że to już jest na maksa, a tutaj, o, możemy zwiększyć. Medium. Boom. Teraz close air support. Na szczęście te ikonki są takie w miarę różne od siebie, więc łatwo je rozróżnić. Ale widzę, że tutaj już dużo się zmienia. Dobra. Bardzo chętnie sobie ulepszam, bo potrzebujemy jeszcze tych dwóch ulepszeń. Akurat mamy. I dajemy mechanized. I mamy już najlepszy mechanized na świecie. Możemy sobie tutaj to jeszcze porobić. Tutaj w sumie możemy oddać. I niech się więcej tych robi. Później tak stracimy te fabryki, więc jakoś nie zwracam na to uwagę. Dobra, no to zróbmy ten karabin. Dziękujemy za jedno. Dobra, oni się desantują. I realistycznie przyjęliśmy chyba wszystkie ważne punkty zwycięstwa. Więc, że tak powiem, już po nich. Coś tutaj mamy. No, trzeba tak trochę ich przytrzymać. Oraz widzę, że tutaj trochę jednak jest tych dywizji. Teraz próbujemy ich okrążyć. Od razu lecimy na wyspę. O, widzę, że Hiszpanie się desantują. I chyba się im uda? Nie, nie uda się, wycofali się. Ok, full decrypt. To zawsze możemy wysłać. A, już nie mamy ich w tym. Możemy wysłać ich na wyspę. Wtedy będzie wiadomo, że nie będzie aż takie problemu. Chyba, że ta wyspa jest połączona. Tak, ta wyspa jest połączona. Czasami nie jest połączone i dlatego się trochę dziwiłem. A coś możemy porobić z nimi? Nie, bo nam spadło przez to, że stolicę przejęliśmy. Okej, powoli tutaj przechodzimy. Te czołgi sobie jakoś radzą. Okej, i
Chyba to wszystko? Nie, muszą mieć 5 lub mniej. Przecież to oznacza, że musimy prawie wszystko im przejąć. Okej, okay, odejdźcie od Detroit. Detroit nie jest tego warte. Okej. Okay. My puściliśmy ten krypto. Tak. Okej. Okay. Chcę ich po prostu już popchnąć. O tak. No, raczej nie będziemy mieć problemu. Oni, jeszcze nasza marynarka jest tutaj, co więc. Już to dodaję. Okej, okay, więc co mamy zrobić? W sumie jedyne punkty zwycięstwa są, to są tam, tylko że widzą, że nasze dywizje kompletnie nie idą do przodu. One się jakby trzymały już od dawna w tym miejscu. Okej, okay, w takim razie bierzemy od tego. Nie, nie, no, jakiś tam compliance. W sumie to nasi sojusznicy, no i na państwo tam ma. My chyba nie możemy sprawdzić, czy możemy. Occupied. No nie. My w ogóle, to jest chyba okupowany teren. Mamy integrację. I też możemy zrobić integrację? Nie. Ale możemy zrobić tam obozy. No, to nie jest w sumie nasz aż taki teren. Okej. Okay. Dosłownie znowu będziemy mieć jeden odcinek, gdzie po prostu jedyne co robimy, to idziemy do przodu, bo... Bo tak. Okej, okay, czy coś tutaj możemy? Wy sobie pójdźcie do przodu, bo może byśmy sobie rozszerzyli. Wow, tutaj jednak wysłali trochę tych dywizji. Jest problematyczny nawet. Okej, okay, niech wspomoże ta jedna dywizja, a ta niech się odsunie, bo dosłownie... A przynajmniej dywizja górska tutaj nam przychodzi. Ej, dlaczego... Dlaczego ty się wycofałeś? Widzę, że nasze dywizje jednak tutaj... Prawie nic nie mogą zrobić, ponieważ wyjątkowo wysłali najlepsze dywizje tutaj. Jakby miało coś to zmienić, ale zrobili to. Okej. Okay. Ja nie chcę się wycofać z tej wyspy. Okay. Wow, nawet Francję nam wysyła, która jest tylko okupowanym regionem. Wow. Dobra, za chwilę skończymy tą część, po czym zobaczymy. Ententa upadła, co oznacza, że zobaczymy, gdzieś tam Albert też uciekł. Widzę, że Kanada postanowiła, że zostanie i wow, wszyscy upadli. Sekundę. Pas, 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 pas. O nie, to będzie cały świat teraz. Dlaczego tak mało punktów mamy? W sumie akurat z tymi państwami to zbytnio nie wojowaliśmy. Dobra, więc tak, Szwecja dostaje Norwegię, Hiszpania dostaje Portugalię, ale tylko tą część. Resztę to my weźmiemy. Brazylia jak zwykle tutaj dostaje resztę, dlatego że zazwyczaj Brazylia walczyła tam. No i to wszystko. I nie ma już Antanty. Ha, 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 ha. Jest tylko Reichspakt. Okej. Okay. Pamiętam, ktoś chciał kiedyś stworzyć moda, który by polegał na tym, że co by było, gdyby to był 2000 rok i Reichspakt rządził światem. Nie powiem. Ten mod w praktyce bardzo źle brzmiał. Okej, okay, co z Angolą zrobimy? A, Middle Afryce. I z Timor, no naszym koloniom oddamy. Oddamy to w takim razie miastom deputowanych, senatorskich. Nigdy nie pamiętam, tutaj się dziwnie tłumaczy. Tutaj możemy jeszcze jakieś terytoria oddać.
tak to pokazuje, jakbyśmy mogli oddać jakieś terytoria. Nie, nie wydaje mi się. Dobra, jak tam wyzwolili jakieś kraje? O, Portugalię wyzwolili. Jest słonie marionetką Hiszpanii, a Szwecja chyba nie będzie wyzwalała Norwegii. Chyba dobrze dla niej. To jest jakaś... What the hell? What? Jak my się tam dostaliśmy? Jak tam jest lotnisko? What the hell? Why? Musiało nas teleportować jakimś... z mechanik. Teleportował nas na środek góry. Okej. Okay. Co to jest? O właśnie. Tak. Jeszcze poczekamy chwilę. Okej. Okay. Co to jest? A. Tak, możemy oddać to... tutaj, tamtym. I możemy oddać ten teren Portugalii. Okej. Okay. Tutaj mamy jakiś teren, który jest claimem ich. Realistycznie chyba po prostu zrobimy oto. Mark State. Ich w ogóle nie możemy nic zrobić z nimi. Więc oddamy wam. I mamy potężną Middle Afrykę. Nice. O, my mamy własne Maroko. Nice. Czasami się dziwię, ponieważ tutaj aż... tutaj jest nawet dobre, jeżeli chodzi o mechanikę rozdawania. I się zdziwię, że tutaj część tych terenów w Afryce nie możemy. No, może nie doszli do tego momentu. Ogólnie Somalia. Somalia jest tym państwem, które wszystko stopuje. Bo jak oni pokonają tą wojnę, to oni powinni mieć możliwość... no właśnie, tutaj. Możliwość dołączenia do nas. Ale oni nie mogą pokonać Somalii. Więc chyba volunteers będziemy musieli im wysłać. Dobra. Tak, realistycznie... my musimy zdobyć jeden punkt zwycięstwa, żeby pokonać Kanadę. Bo... jak zwykle zabraliśmy im terytoria i ten rząd kolaboracyjny nie udało nam się stworzyć. Okej. Okay. Dostajemy strasznie minusy przez to, że mamy po prostu okupację Francji. Takie minusy znikąd. To jest The War Support, którego w sumie trudno teraz będzie nam odbić. Okej. Okay. Na razie się zajmujmy tym. To jeszcze długa droga przed nami. Powiem tak, kolejny odcinek to będzie po prostu sprawdzenie, co możemy. Po prostu przejdę przez wszystko, co tutaj będzie. Tutaj nie mam oczywiście ten Clash of Civilization, nie wiem nawet gdzie to by można było. Co to jest za państwo, znaczy się państwo, miejsce Orkney? Wydaje mi się, że to jest, tak, to jest to. Właśnie chciałem powiedzieć, że w sumie chyba sprawdzałem wcześniej. Okej. Okay. Nie ma? No się nam powinno robić. Okej, mamy wszystko tutaj zrobione. O, tutaj jeszcze mamy do porobienia. Więc róbmy. Tutaj chyba to jest ostatni silnik. Agregat nam się włączył. Co to jest Enables? Enables chyba to. Tak, możemy guided missile. Teraz róbmy jeszcze to na przykład. Tylko żeby było... tutaj powoli idziemy do przodu. I co? No, próbujemy przepchnąć się. W tej stronie mamy dwie prowincje przyjąć i wtedy byśmy to skończyli. Okej. Zobacz, za chwilę zobaczę, co tam jest. To jest totalny minus dla Rosji, ale uwielbiamy kopać Rosję.
Jak tutaj jest? What the heck is? Walloon Flanders? Co to za rzecz? Walloon Flanders Matty Coronet? Złożyliśmy jakieś nowe państwo, które po prostu jest jedną prowincją. Ciekawe, nie powiem. Francja też ciekawie wygląda przez to. Ale idąc dalej, tutaj sobie dokończmy. I dosłownie ten odcinek jest wyjątkowo długi przez to, że tutaj nasze dywizje muszą się przepchnąć przez 6 dywizji, to mocno okopanych. Dobra, na szczęście nasze czołgi są bardzo dobrze tutaj zrobione. No nawet nic nie możemy tutaj zbytnio zrobić, ponieważ jak sami widzicie, mamy zapasy. Okej, okay. Desyndicalization. W sumie powinniśmy to zrobić wcześniej, bo to jest taki trochę dłuższy. Dłuższa idea. Ja tutaj się zagapiłem, ponieważ chciałem zobaczyć, bo w sumie już trochę mniej tych dywizji. Ta dywizja modern tanków, ona zapewne prawie nie ma modern tanków, ale po prostu stoi sobie i się gapi. Okej. Okay. Zbierzemy dalej to. Tak naprawdę te ulepszenia to już mało co pomagają. Okej. Okay. Jak sami widzicie, wystarczy zdobyć jakąś prowincję, która cokolwiek nam da. Na przykład to. Na szczęście tutaj dywizje same z siebie weszły. Okej. Tutaj już nie musimy automotyw robić. Okej. Okay. To powinno być koniec. Znaczy się niby idą, ale że dywizje powinny być wcześniej. Okej, okay, udało się. To powinien być już koniec tej wojny. Serio? Gro. Litości. No, przebijmy się przez te góry. Może każda teraz prowincja tak naprawdę będzie mieć dla nas znaczenie. A z tych, no niby możemy porobić. Nie zdziwiłbym się, gdyby to było nam szybciej, jak to zrobimy. Ale to by trwało jeszcze kolejne 10 minut. Więc oby wystarczyło przejąć kilka prowincji. Realnie zostało im niewiele punktów zwycięstwa. To jest Winnipeg. Mają. Nie mają żadnych wysp takich ważniejszych? Nie widziałem. Ok, recruit collaborators. New political will establish on territorial occupation. Troop search. Ale to możemy zrobić. Jak na razie jedyne co zrobiliśmy, to po prostu wielkie sankcje na nich i tyle. Mitilargung. No, przynajmniej później tamci wracają do nas. Trochę słabo, ponieważ im chyba się nie zapisuje ich. Okej. Okay. Unlocks diplomatic action. Invite to Middle Africa. Middle Africa. Middle Europa. Czekajcie, czy wcześniej nie mogłem? Znajdźmy jakieś państwo, które niby było. Etiopia. Ja szukam po prostu państwa, które moglibyśmy, tylko że w tym momencie to mało które państwo. Szczerze powiem, nie ma żadnego państwa, które mogliśmy, byśmy mogli użyć na to. Stany Zjednoczone w sumie są same w sobie pozostawione. Jak to wygląda? In preparation. O, masz lost. Enemy control intelligence. O. Ok. I ostatnie badanie. Do tego.
Mam 4 miliony. Bro. Ile miesięcznie? Miesięcznie mamy 10 tysięcy. What? 10 tysięcy tego. Wow. Nie powiem, jest dosyć sporawą. Dobra. Modern tanki. Nam zostało. Pytanie jest takie. Czy to jest do modern tanków? Chyba tak. Fast tanki. To jest w sumie tylko to nam zostało takiego z ważniejszych rzeczy. Czy to jest jakaś wyspa czy coś takiego? Muszę sprawdzić, co tutaj jest, że tak stoją. Nie wiem, chyba po prostu się zbugowało. No. Niech się wreszcie. Pas. Piszemy w naszą całą flotę, która składa się z jednego statku. No i aneksujemy was, bo tak naprawdę to my wszystko zrobiliśmy. Wow, połowa Kanady to jest pustkowia. Okej, okay, i teraz co możemy zrobić? Co możemy zrobić z Kanadą? Okej, okay, widzę, że dużo osób tutaj nas nie lubi. Z Kanadą... O, jest. Z Kanadą wreszcie możemy coś zrobić, więc... wyzwolimy jedną Kanadę. Tak, i rządzi nią teraz ktoś inny i ma tą brzydką flagę. Okej. Naprawdę przeciwko Tybetowi? Dlaczego? A, w sumie mają wasze terytorium. W sumie macie klejma. No dobra, dołączę do waszej wojny. Tą armię wyślemy. I... No sorry Tybet, trzeba było. Nie może być niezależnego państwa na świecie. Okej, co tutaj jest? Amfibiusz. Wreszcie coś możemy dodać dobrego do tego generała. I na tym teraz zakończymy. W kolejnym odcinku zapewne będzie to końcowy odcinek. Po prostu przejdziemy wszystkie cele narodowe, co możemy zrobić. Oraz zapewne zaatakujemy Stany Zjednoczone, bo to jest jedyna rzecz, która nam została. Okej, bez wami trochę, no to cześć.